Cześć kochani, witajcie w świecie Toka Life World. Z racji tego, że w kinach jest film o przygodach Barbie i Kena, postanowiłam zrobić dzisiaj wielki pojedynek. Pokój i domek Barbie kontra pokój i domek Kena. Zobaczymy, kto dzisiaj wygra. W takim razie zaczynamy zabawę z pokojem Barbie. Jak widzicie, ma ona tutaj takie dwa przepiękne pomieszczenia. Ja od czego sobie zacznę? Oczywiście od łóżka. Wybierzmy coś wspólnie. To łóżko idealnie do niej pasuje, chociaż ja chyba bym chciała, Pójść w to łóżko takie białe z kwiatkami. O, to mi się chyba bardziej podoba. Zróbmy mega, ale to mega romantyczny pokój. Łóżko ustawiamy sobie z tej strony. Obok łóżka damy sobie jakiś stoliczek nocny. Oczywiście biały z różowym elementem. Gdzieś tutaj powinna być jakaś toaletka. Jest biało-fioletowa, ale ta chyba mi tutaj nie za bardzo pasuje. Więc szukam dalej. Powinna być, o, właśnie, taka biała. O, i to jest idealne. Co dorzucamy jeszcze? Oczywiście, tutaj jakąś taką komodę, zaraz przy łóżku. Jeśli chodzi o tą y, toaletkę, no to potrzebujemy jeszcze jakieś krzesełko, może jakaś pufa. Pufa najlepiej jakaś jasna albo różowa. O, mamy różowiutką. Więc, ją sobie tutaj o właśnie w ten sposób postawimy. Możemy to troszeczkę nawet odsunąć. O, troszeczkę od ściany. No, i teraz dajemy jeszcze jakieś miejsce, aby można było usiąść. Co nam tutaj będzie pasować? Przydałby się jakiś fajny fotel. To jest fajne, tylko że trochę małe. Wolałabym coś nieco większe. Co my tutaj mamy? O, w ogóle jest coś takiego taka kanapa, a może dajmy tę kanapę tutaj o z tej strony może, a z tyłu za tą kanapą damy jeszcze fajną szafę, szafę oczywiście na ubrania. Wybiorę sobie tę szafę w kolorze białym. Barbie oczywiście ma pełno ubrań, więc to jej się na pewno przyda. Czego nam tutaj brakuje? Może jeszcze więcej kwiatków. Tylko, że ja bym chciała dać te kwiatki, które możemy powiesić. Na ścianie o, w ten oto sposób, bo one fajnie nam tutaj będą pasować. Dokładam jeszcze półeczki yy, zaraz obok łóżka. Pojawiło się również miejsce na obraz. Zaraz zobaczycie dlaczego. Czas teraz na jeszcze jakieś ozdoby. Przydałoby się coś przysupić. Mamy pójść w takie kwiaty. Podoba mi się, chociaż chyba lepsze teraz byłoby, gdybym dała coś takiego białego. Chyba lepiej nam będzie tutaj do tego całego klimatu pasować, więc tutaj w sypialni damy coś takiego. Na środku jeszcze pozwolę sobie dać dywanik. A jeśli dywanik, no to musi być różowy i najlepiej w kształcie serduszka na samym środeczku. Chociaż z tej strony chyba lepiej wygląda. No to zostawimy go tutaj. Na naszej toaletce przydałyby się jeszcze jakieś kosmetyki. Co my tutaj mamy? Perfumy. Tu jakiś dezodorant jeszcze. To jest puder albo jakieś cienie. Tutaj mamy jeszcze krem. Z drugiej strony możemy ustawić jeszcze sobie paletkę z cieniami na półeczce. Możemy dać jeszcze jakąś mgiełkę. Co my tutaj jeszcze mamy? O, może jeszcze jeden taki kremik. Tutaj dorzucamy sobie jeszcze lampkę nocną. Lampka nocna, oczywiście, w kolorze no różowiutkim, no bo jakim innym. Czy mamy tutaj taką lampkę? Była niebieska, jest żółta. Tutaj mamy fajną białą, ale ta mi nie za bardzo tutaj pasuje. Więc dajmy może lampkę w kształcie kwiatka. Mega mi się podoba. Czas teraz na jakieś dodatki. Dorzucamy sobie takiego, oto super flaminga. Gdzieś tutaj były fajne. Piłki. Gdzie to jest? Piłka oczywiście w kolorze różowym. Na łóżko dorzucam sobie jeszcze poduszkę. Poduszki w ogóle rozrzucam wszędzie po pokoju. Dorzucam jeszcze sobie, o takie dwie poduszki, w kształcie kwiatka dorzucimy sobie tutaj na naszą kanapę. Czego mi brakuje? No tej piłki. Gdzie ona jest? To jest piłka taka do ćwiczeń. O, dorzucamy. Jedną piłkę i drugą z tej strony. Pokoik wygląda przepięknie, mega, ale to mega mi się podoba. Teraz czas na to drugie pomieszczenie. Troszeczkę za dużo jest tam okien, więc może dajmy sobie zasłonki. Czy mamy jakieś różowe? Niestety nie, więc damy sobie po prostu takie białe. Jedna, druga. One oczywiście będą troszeczkę przeźroczyste, jak zatwierdzimy tutaj, ale zaraz Wam pokażę, jaki fajny klimacik nam robią. Czego nam tutaj jeszcze brakuje? Może Barbie damy telewizor? A niech ma! Słuchajcie, niech ona ogląda sobie fajne rzeczy. Dorzuciłam jeszcze jej tutaj yy, yy, aparat. Telewizor mamy taki różowy. Hmm, czy on tutaj nam się zmieści? Możemy go dać z tej strony. A co tam niech będzie? A z tyłu jeszcze damy rośliny. Przydałoby się jakieś takie duże rośliny. Dobra, ten kwiatek. Yy, tego kwiatka zaraz postawimy sobie na stoliczku. Chyba, że damy sobie całą taką o ścianę z kwiatami. Dobra, to mi się podoba, więc to wyrzucamy. A żeby dać jeszcze lepszy klimat, damy różowe pompony, które będą pięknie nam wisiały nad tą naszą różowiutką kanapą. Powoli królestwo Barbie, yy, budowanie jego dobiega końca. Brakuje mi jeszcze ostatnich elementów. Biały stoliczek, na nim kwiatuszki. A teraz czas na dodatki. Mam tutaj kartonik, w którym mamy super fajne rzeczy. Po pierwsze ubrania Barbie, które lądują już na wieszaku. Ubrania i jakieś gadżety. Wszystko, jak widzicie. W kolorze różowiutkim, tu jeszcze jeden strój, tutaj mamy jeszcze coś ekstra. No i teraz, żeby ten pokój było wiadomo, do kogo należy, dajemy obraz z napisem Barbie, który powiesimy na samej górze. Barbie, pokój skończony. Dokładnie się mu przyjrzyjcie. Dajcie znać, czy Wam się podoba, koniecznie w komentarzu. A ja teraz przechodzę w bok. Tutaj mamy. Niebieskie pomieszczenie i mamy naszego kena. No dobra, w takim razie robimy teraz dla niego pomieszczenie. Pewnie się zastanawiacie, co ja zrobię tam z tyłu. Postanowiłam, że tam zrobimy siłownię tylko gdzie my mamy tutaj sprzęty na siłownię, czy one gdzieś tutaj nam się schowały, moglibyśmy również zrobić pomieszczenie muzyczne, ale chyba siłownia dla Kena będzie lepsza. Więc ustawiamy sobie o tutaj jakiś rowerek do biegania. Tutaj jest bieżnia. Przydałby się jeszcze ekstra telewizor i to taki mega duży. Super to wygląda. Dorzucam sobie jeszcze tutaj kilka niebieskich pomponików, ale przydałyby się jeszcze jakieś sztangi, jakieś coś do takich porządnych ćwiczeń. Więc najpierw weźmiemy sobie ten oto regał. Chyba że mamy coś bardziej niebieskiego. Szukajmy wspólnie, niestety. O, jest, 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 to mi bardziej pasuje. O, ten klimacik pasuje bardziej do Kena, więc tę półeczkę damy o tutaj. Przestawimy sobie bieżnie z tej strony. Rowerek tutaj. No i mamy ciężary: 15 kg, 10 kilo, 5 kg. Tutaj mamy jakieś piłki do ćwiczeń, to też na pewno nam się tutaj może przydać. Spróbujemy to sobie pięknie tutaj ustawić na półeczce. Tu mamy jeszcze jakieś ciężary, o wow, czadowo to wygląda. Dorzucamy sobie jeszcze piłkę do ćwiczeń, jeszcze jedną sztangę tutaj na ziemi. No i pokój do ćwiczeń praktycznie jest już zrobiony, wygląda mega fajnie. Może jeszcze do ozdoby damy jakąś roślinkę, może mamy jakąś w niebieskiej doniczce, o albo w takiej ciemnej doniczce. Mieści się tam z tyłu? No, nie, dobra, o, w ten sposób. Dobra, pierwsze pomieszczenie zrobione. Teraz czas jeszcze na łóżko. Łóżko sypialniane. Które łóżko tutaj wybrać? Pasuje mi to fioletowe, chociaż bardziej bym chciała jakieś niebieskie. To jest chyba za ciemne. To niebieskie trochę zbyt nudne. Niech będzie, że pójdziemy w styl sportowy i zrobimy takie łóżko dla Kena. Teraz czas na jakąś szafkę. Z tego co pamiętam, powinna być tutaj niebieska taka szafka, troszeczkę wyglądająca jak taka szafka szkolna, ale ona będzie nam tu pasować. Jedna i druga obrócimy tak, aby drzwiczki były jedne obok drugich. O, w ten oto sposób. Potrzebujemy znowu haczyk, ponieważ tutaj również będzie obraz, ale nie z napisem Barbie, tylko z napisem Can. I może ten napis damy, a jednak tutaj z tej strony, na samym środeczku. No dobra, skoro jest nasz ken i jest i też napis, to ląduje on na samym środku, na górze. I teraz czas na miejsce, aby można było usiąść. Przydałaby się niebieska kanapa, ale chyba nie ma niebieskiej. Jest zielona, nawet dwie zielone, więc może zamiast tego wybierzemy jakąś ciemną, na przykład tę oto szarą. Przed kanapą oczywiście musi się pojawić stoliczek mega fajnie to wygląda. Przy tym obrazie ken przydałyby się jakieś inne obrazki. Z tego co pamiętam, mamy tutaj obrazki sportowe, a Ken jest takim sportowym facetem, bardzo dba o swoją sylwetkę, więc damy mu takie boisko. Damy mu taką oto koszulkę. Dla klimatu możemy dać taką rurę, to będzie taki loftowy klimat, gdzieś jeszcze się zmieści taka rura. O, niestety nie. Na samym środku, skoro mamy ten stoliczek, to dajmy jeszcze dywanik. A Który dywan będzie pasować? Myślicie, że ten fioletowy? A niech będzie. Tu na środku mamy miejsce. Jak widzicie, Kent porozrzuca już swoje ciuchy, bo jest małym bałaganiarzem. Dajmy mu jakieś miejsce jeszcze, aby mógł usiąść. Gdzie jest ta sportowa taka kula, taka jakby piłka? Jest! O to mi chodziło. Dorzucamy jeszcze taką pufę. Mega fajnie to wygląda, ale żeby jeszcze bardziej pasowało, możemy dorzucić piłki. Piłki do koszykówki. Czy one gdzieś tutaj są? Dorzucamy piłkę z tej strony. Na kanapie możemy dorzucić jeszcze dwie fioletowe poduszeczki, aby nam pięknie tutaj pasowały. Fajna jest również ta drabinka, ale niestety już nigdzie mi się nie zmieści, bo ten pokój sportowy kena po prostu już jest wypełniony aż po brzegi. Co będzie robić ken? Może grać na konsoli, więc damy mu pada, Damy mu również aparat. Czegoś tam z tyłu mi trochę brakuje. Dajmy może tam jeszcze jakąś szafeczkę, na której będziemy mogli coś ustawić. Może jakąś, o wiem, komodę, tą taką białą, długą. Więc będziemy musieli nieco podnieść nasze obrazy nieco wyżej. Napis Ken, ten obraz i ten. I teraz na tej szafeczce będziemy mogli jeszcze sobie coś poukładać. Tylko co pasuje nam do kena? Może niech to będzie jeszcze gitara niebieska. Nie wydaje mi się, żeby Ken czytał książki, więc nie będziemy ich tutaj układać. Za to możemy mu dać taką oto piłkę. Możemy mu dorzucić jeszcze, może o ten plecak tam z tyłu. I jeszcze jedną piłkę taką i jeszcze kilka ciężarków do ćwiczeń. Ej, chyba to już jest koniec. Zatwierdzam. Mamy to! Zapalone są neony i tak prezentuje się pokój Kena. Jestem nim zachwycona, wygląda mega fajnie, mega sportowo i mega męsko. Czy Wam się podoba? Dajcie znać. No chyba, że bardziej podoba Wam się słodziutki i różowiutki pokój Barbie. Która kocha modę, kocha przebieranki. Zobaczcie, ile ona ma tutaj różowych różnych strojów. No genialnie wygląda. Tutaj nawet ma taki strój, który bardzo, ale to bardzo przypomina ten z filmu, który obecnie jest w kinach. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Czekam na Wasze komentarze: różowy pokój Barbie, czy niebieski sportowy pokój Kena. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was, pa pa!